Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj mamy kolejny nowy odcinek z serii Po Mojemu i dzisiaj dzięki uprzejmości firmy Wargaming zaprezentuję wam czołg, jakim jest Heavy Tank No. 6. Szósty tier, ciężki, z drzewka japońskiego. Jest to nowy czołg premium, który trafił dość niedawno do sklepu premium. Z racji, iż jestem community kontrybutorem, dostałem właśnie Heavy Tank No 6 oraz Senshi do testów. Ale dobra, dzisiaj zajmiemy się moim zdaniem najgorszym czołgiem premium, jaki do tej pory wyszedł przez Wargaming. I teraz, nie najgorszy jeżeli chodzi o wygląd, ale o grywalność. Czemu? No moi drodzy, czołg jest po prostu kiepski, moim zdaniem jest kiepski i jest niewarty w ogóle swojej ceny, jest w ogóle niewarty kupna. Ale do tego przejdziemy potem. Czołg wygląda tak, jest to po prostu tygrys z krótką 88 i to tygrys na tierze 6. Ostatnio Wargaming strasznie lubuje się w tych tygrysach, bo zobaczcie, my mamy Hammera, mamy tygrysa 131, mamy zwykłego tygrysa, dodatkowo teraz mamy Heavy Tank No 6, i jeszcze słyszałem, że ma być tygrys od Tokariusa. No, coś naprawdę Wargaming lubuje się w tych tygryskach. Ale spoko. Jak widzicie, no to jest zwykły zielony tygrys z krótką 88. No i przejdźmy sobie do jego statystyk. I od razu na wstępie przepraszam was serdecznie za mój głos, ale niestety jestem chory i mam katar. Także czasami może to być słychać. I tak, jeżeli chodzi o punkty wytrzymałości, mamy tutaj ich 650. No, nie za wiele, ale pamiętajmy, że to jest tier 6. Silnik. Mamy tutaj moc koni mechanicznych 650, czyli no kiepsko, naprawdę kiepsko. Chociaż mamy współczynnik mocy do masy 11,41 konia na tonę. Nie jest tak źle, prawda? No, ale w rzeczywistości nie jest to tak kolorowo, jak jest na papierku. Maksymalna prędkość jazdy 40 km na godzinę. Rzadko to się widzi, bardzo rzadko. Najwyższa prędkość cofania 12 km na godzinę. Szansa na pożar 20%. Działko. Mamy tutaj krótką 88 o długości 56 kalibrów. I tak, czas przeładowania jest to 7 sekund. Czas celowania 2,30. Celność na 100 metrów 0,38. Czyli widzicie, celność no jak na niemiecką 88. Nie jest perfekcyjna, naprawdę nie jest perfekcyjna, ale też nie jest zła. Lecimy dalej. Maksymalny zasięg strzału jest to 720 metrów, maksymalne podniesienie 15 stopni i maksymalne opuszczanie, czyli depresja stopni 8. Powiem wam szczerze, że ta depresja czasami daje się we znaki, naprawdę. Potrafi być problematyczna, no bo no, niby 8 stopni, ale jakoś tak dziwnie to jest odczuwalne, gdyby to było 6. Nie wiem czemu, może to po prostu moje takie głupie odczucie. Ale przekonacie się sami w bitwie. No i lećmy dalej. Jeżeli chodzi o gąsienicę, mamy tutaj 26 stopni obrotu na sekundę. Opory dla gruntu to 1,2, 1,4 i 2,9. Także no wy sami widzicie, że opory dla gruntu są spore. No i to jest też bardzo duża wada tego pojazdu. Dalej. Zasięg widzenia na wieżyczce mamy 370 metrów. Prędkość obrotu 20 stopni na sekundę. Radio. Mamy tutaj zasięg sygnału 620 metrów. No i amunicja. Amunicja mamy tutaj APEKi, APCR-y, duży plus tego pojazdu, no i HEKi. Na APEKach mamy uszkodzenia od 165 do 275, czyli powiem wam szczerze, damage jest przyjemny, naprawdę jest przyjemny. Penetracja. Od 109 do 181. Średnia penetracja wychodzi nam bodajże 145. Tak, 145. No to porównajmy sobie go teraz, nie wiem, nawet z Medem Chito. On ma tutaj 75. I statystyki tego działa, średnia penetracja to jest 155, czyli Med ma większą penetrację niż ciężar. I to dodatkowo premium. Także kiepsko, naprawdę kiepsko. Ta penetracja nie jest za duża i to się czuje, naprawdę to się czuje, a penetrację mamy dużo lepszą, bo od 146 do 243 na APCR-ze. No i no niestety Wargaming tutaj mówi, nie przebijecie z APK, przebijecie z APCR-a. No tylko powiem wam szczerze, czołg premium kupuje się po to, aby nim zarabiać. Nie po to, aby nim tracić w bitwach, a niestety z tego co wiemy, no niestety strzelając z pocisków premium dużo nie zarobimy, prawda? No, no niestety tak to jest.
Ale wróćmy jeszcze do apeków. Prędkość pocisku mamy tam 773 metry na sekundę, czyli te pociski nie są jakoś tak perfekcyjnie szybkie, ale za to na APCR-ach mamy prędkość pocisku 930 metrów na sekundę i to się naprawdę czuje. Na HE-kach mamy penetrację od 33 do 55 i uszkodzenia są od 203 do 338. Promień rażenia eksplozji to 1,40 metra, no i prędkość pocisku 800 metrów na sekundę. Dalej, załogantów mamy tutaj 5, no i po kilku bitwach, naprawdę kilku bitwach, które nim rozegrałem, no, pada najczęściej kierowca i ładowniczy. Z mojego takiego prywatnego odczucia. A jak będzie u was, nie mam pojęcia, bo pamiętajcie, po mojemu to jest wyrażanie mojej opinii i mój opis pojazdu. Ja nie mówię, że każdy musi tak mieć, pamiętajcie o tym. No i dobra, przejdźmy do pancerza, którego za wiele tutaj nie ma. Tak, pancerz od 21 do 30 mm mamy na całym podwoziu, nad gąsienicami ten pancerz, tam i tak nam nikt nie strzela. Dach wieży, dach wizjera, przepraszam, wizjeru. No i całą górę pojazdu. Od 31 do 50 mamy zaznaczone gąsienice, górę wizjera, jak i działo i oraz fragmenty na jarzmie. Od 51 do 70 mm mamy zaznaczony pancerz boczny, właściwy już za gąsienicami. No i fragmenty na przodzie, czyli wizjery kierowcy i tak dalej. Na tyle też mamy taki fragmencik mały. No i tutaj jest przednia górna płyta, ta skontowana. Od 71 do 90 mamy pancerz boczny nad gąsienicami, pancerz z tyłu i wieża dookoła, z boków i oczywiście z tyłu. Od 91 do 120 mm mamy dolną płytę, przednią płytę, ten pancerz frontalny, który nie jest skontowany. Tutaj nad błotnikami takie mamy fragmenciki. Pod jarzmem działa ten cały pasek oraz fragmenty wokół całego jarzma. I od 121 do 160 mamy zaznaczone same jarzmo oraz fragment jakiś tam w dziale, nie wiem co to jest. No i jak widzicie, pancerz no jest kiepski, naprawdę jest kiepski i ten czołg nie ma czym się pochwalić, tak naprawdę. Nie jest to nic specjalnego, ponieważ na szóstym tierze nie macie najmniejszego problemu z penetracją tego czołgu. Dodatkowo jest on duży i jest pierwszym celem dla artylerii, naprawdę. No i gracz się nie boi na niego wyjechać, ponieważ wie, że za każdym razem będzie go przebijał. A wieża obraca się mu na tyle wolno i pojazd na tyle wolno się obkręca, bez problemu was objedzie. Także fear factor, jeżeli chodzi o damage, no czasami może być, bo to jest jednak te 200. Na szóstym tierze to się czuje, no bo walimy w gościa 3 razy, który ma też 600, no i schodzi nam na 3 strzały, prawda? No bo 6 razy 3 mamy. Przepraszam. 3 razy 2 mamy 6. Norma. Ale dobra. Jak grać tym pojazdem? Moi drodzy, bardzo ostrożnie. Bardzo ostrożnie, nie pchać się nim na pierwszą linię, grać nim w drugiej, trzeciej linii, jako takie typowe wsparcie, jako taki typowy snajper. No, pojedziecie w pierwszą linię, spompują was bez problemu. A jak grać przeciwko temu pojazdowi? Strzelać w niego. Po prostu w niego strzelać, no i unikać jego pocisków. No, jednak damage 200 może was czasami zaboleć. No, na przykład jak jesteście taką piątką, no to wtedy bardziej to odczujecie. Ale jeżeli macie szóstkę, siódemkę, bez problemu wyjeżdżacie na ten pojazd. I dalej. Co jeszcze o wadach tego pojazdu? Jeżeli dostaniemy strzał w bok, zaraz wam pokażę, gdzie są magazyny amunicyjne. Mamy amunicję i zobaczcie, tak są rozmieszczone magazyny z amunicją. Czyli dostając pigułę w bok, automatycznie uszkadza wam się magazyn amunicyjny. Mam na nim rozegranych kilka bitew, ale już miałem 2 razy sytuację, że po prostu wieża mi spadła z kadłuba. Tak, nie żartuję i to jest naprawdę duża wada tego pojazdu. No niestety, jeżeli chodzi o cenę tego pojazdu na czołgopedii na stronie consoleworldoftanks.com, mamy napisane 3750 zł. No sporo, jak na szósty tier to jest naprawdę, powiem wam szczerze, że sporo. A jeżeli chodzi o dodatki,
Z racji tego, że jest to czołg premium, to mamy tak. Premia do sztuk srebra jest to 20% i premia do PD jest to 30%. No i w tym momencie powiem wam tak szczerze. Czołg kiepsko zarabia, naprawdę zarabia kiepsko. I dodatkowo jego wielki, ale to wielki, gigantyczny minus, rzuca go do ósemek. Tak, rzuca go do ósemek i to jest po prostu niewybaczalny błąd. Na siódemkach ten czołg już sobie nie radzi. A na ósemkach on jest po prostu bezbronny, totalny bezbronny jest. Jest po prostu mięsem armatnim dla przeciwników. Także czy polecam wam go kupywać? Absolutnie nie. Są lepsze czołgi niż Heavy Tank No 6. Jeżeli chodzi o to, że ktoś zbiera czołgi, kolekcjonuje, to tak, kupcie sobie ten czołg. Niech on stoi. Ale nie nastawiajcie się, że o, kupię sobie Heavy Tank No 6 i będę sobie grał, będę sobie zarabiał, będę sobie szkolił załogę. No nie. Naprawdę nie, no bo ten czołg do tego się nie nadaje i jest po prostu totalną kupą. I dobra, jeżeli chodzi o sprzęt eksploatacyjny, cena na APK-ach jest 240 srebra. Na APCR-ach 3200 i na HE-kach 180. Oczywiście sprzęt eksploatacyjny dobiera go każdy sam względem siebie. No i dalej wyposażenie. Ja oczywiście, tak jak wiecie, zawsze gram bez wyposażenia, po prostu, bo mnie na nie nie stać. Tak, teraz mógłbym założyć, ale dla mnie to nie ma sensu. I tak, co wam polecam? Mechanizm dosyłający, skupiaczkę oraz wentylację. Chyba na każdym pojeździe to polecam, ponieważ to jest najbardziej optymalny zestaw dla każdego pojazdu. Ale dobra, popsioczyłem, nie poleciłem i nie będę go nigdy w życiu polecał. Pogram nim, tak jak mówiłem, również w przypadku Sentry, pogram nim te 10 dni i zrobię taki jeden duży odcinek po tych właśnie 10 dniach i powiem wam, jak mi się grało Sentry przez 10 dni, czy coś się zmieniło od pierwszego dnia i w tym filmie powiem wam też, czy dobrze grało mi się Heavy Tank No 6 przez te 10 dni. Co prawda, czołg Heavy Tank No 6 dostałem dzień po Sentry, także to troszeczkę może się zmienić, ale spokojnie, ja się z tym wszystkim wyrobię, jakoś spróbuję to ogarnąć. I jeszcze raz, nie kupujcie tego czołgu, naprawdę nie warto. Nie warto, ponieważ jest kichowaty, nie daje w ogóle fanu, no cóż no. Ale dobra, tyle z mojego psioczenia, tyle z mojego gadania. My widzimy się już za chwileczkę w bitewce. Okej, widzimy się już właśnie w bitwie. Wylosowało nas na siódemki. I dobrze, naprawdę i dobrze, bo chcę wam pokazać, jak ten pojazd radzi sobie na siódemkach. Jeżeli szybko zginę, no to postaram się zagrać kolejną bitwę. No ale powiem wam szczerze, że jakoś mi się do niej nie śpieszy, naprawdę. Pojechał, tak, powiecie teraz, że muszę jechać na hewiki, bo jestem czołgiem ciężkim. No taki z niego czołg ciężki, no jak ze mnie baletnica, także no wiecie. Pojadę sobie w lewo, troszeczkę niestandardowo. No, ciężarem tam nie jeżdżę. Także sobie, jak raz się przejadę, to nic się nie stanie. I zobaczcie, obrót wieży w tym pojeździe. Zobaczcie, jakie to jest wolne. Boże, obrót kadłuba. No jeżeli ktoś nas będzie objeżdżał, no to totalna porażka, ponieważ no nie jesteśmy w stanie za gościem nadążyć. Nie jesteśmy w stanie za takim medem albo za takim szybkim ciężarem. No nie jesteśmy po prostu fizycznie w stanie nadążyć. No, powtarzam, Heavy Tank No 6, totalna kupa. Myślałem, że Urgaming wyciągnie wnioski z tego, że na PC-cie on wszedł i nie był zbyt dobrze oceniany, nie przyjął się. No to myślałem, że u nas na konsolach będzie już troszeczkę poprawiony, będzie lepiej się nim grało, no ale jak widać, niestety nie. Dalej się nim gra kupowato, no i jest po prostu, no kupa, no po prostu jest kupa, no co tu dużo mówić. Czołg moim zdaniem w ogóle się nie nadaje, żeby go kupić, naprawdę. A z racji, że jestem community kontrybutorem, dostałem go do testów na te symboliczne 10 dni, czy tam ile, już nawet nie wiem, czy to będzie 10, czy to będzie 7. Zobaczymy, kiedy mi ten czołg zabiorą. Ja bym go po prostu nie kupił. I gdyby nie właśnie Wargaming, to bym go w ogóle nawet nie testował, no bo
No, nawet nie myślałem o kupnie tego pojazdu. Ja tylko zobaczyłem news na stronie WOTA. O, wychodzi Heavy Tech numer 6. O, fajnie, bo go nie kupię. Serio. Serio, ja od razu byłem nastawiony na to, że ja tego pojazdu nie kupię. No bo wiem, oglądam dużo filmów i wiem, jak ten czołg przyjął się na PC. Zobaczcie, jaki ten pojazd jest wolny. Przepraszam, T150 chciałem powiedzieć. KW2 normalnie zapierdziela w porównaniu do nas. A on flaczy się 20 km na godzinę pod górkę. O, i jeszcze spada nam. Super. Naprawdę świetnie. Niby maksymalna prędkość 40 na godzinę. No, sorki, ja jeszcze nie widziałem 40 na tym czołgu. No ale dobra. Może ja się mylę, może tym czołgiem gra się komuś lepiej i widziałem już gościa, teraz wam wlepię screena, jeżeli nie zapomnę, co ma trzy odznaki biegłości na tym czołgu. Dzisiaj jest wtorek, wy ten film widzicie w czwartek. Wczoraj był Senshi, dzisiaj jest właśnie Heavy Tank No 6, dzisiaj jest czwartek i gość od piątku, bo ten czołg jest od piątku w sklepie premium, wbił trzy odznaki biegłości, także no nie wiem, jak on to uczynił. Tak, jasne. Zwykły tygrys i ja nie jestem w stanie po prostu go pokonać. Fajnie. No super. Nie, ten czołg się strasznie wolno obraca, ale to strasznie wolno. No gościu, tym działkiem to mnie nie trafisz na taki. Arta. KW85. Także szybkie cięcie, widzimy się w kolejnej bitwie. No dobra, Molar, ale mi tym pojazdem gra się dobrze. Nie przygotowałeś się znowu do materiału? A, no szok. Tak, już widzę te komentarze. Komentarze, które piszą ludzie, którzy nawet nie oglądają filmu do końca, którzy nie oglądają żadnego mojego filmu i po prostu mówią, piszą, że Molar, nie przygotowałeś się do filmu, to jest tak, a nie inaczej. Tylko zapomnieliście, że ja na tym kanale zawsze mówię moje zdanie. Czy to o czołgach wymalowanych, czy to o czołgach, nie wiem, innych, zawsze moje zdanie. Pamiętajcie o tym. I że mi się tym czołgiem gra hałowo, nie znaczy, że wam się musi grać nim hałowo. Dla mnie to jest totalna kupa i totalna żenada. No i nie kupiłbym. Jak ty to kurna zrobiłeś? Jak ty przeżyłeś, chłopcze? Okej. Dobra, pozwólcie, że nie skomentuję. Nie kupiłbym tego czołgu i wam też tego nie polecam robić. No, ale jeżeli ktoś go kupił, komuś gra się świetnie, po prostu kręci wyniki jak wściekły. Super, fajnie, bardzo się cieszę. Po prostu mówię, mi tym czołgiem nie gra się dobrze i to mówię szczerze, i to jest moje zdanie. Także pamiętajcie o tym, bo już dużo komentarzy się sypie, że Molor, nie przygotowujesz się do filmów i w ogóle lipa, unsub. Wow, ten unsub mnie tak kurna boli. Albo najlepsze, co mnie boli, to jest łapka w dół. Oż kurna. Ja pierdzielę, no ludzie. No ja nie wiem, no. Wy myślicie, że jak wy mi dacie łapkę w dół, to ja nie wiem, tnę się? Albo co robię, bo chyba wy tak myślicie. Nie, przepraszam, nie wy, nie będę uogólniał. Ci ludzie, którzy tak piszą, i powiem wam szczerze, łapka w dół czy łapka w górę, dla mnie to jest sioryba. Ponieważ raz, wyrażacie swoją opinię na temat danego materiału, czyli nie podoba wam się łapka w dół. Sorry, trudno, nie spodobał się komuś ten materiał. Też czasami tak mam, że nie podoba mi się jakiś film, daję mu łapę w dół i tyle. Łapka w górę, super, oceniacie film, podoba wam się, jest fajnie, chcecie takich więcej, super. Ale pamiętajcie, łapka w dół czy łapka w górę to jest zawsze ruch na moim kanale, bo wy musicie wejść na ten film i go wyświetlić, żeby to zrobić. Mnie to nie boli, a widzę, że niektórych to strasznie cieszy. Dobra, moi drodzy. Nie ma co patrzeć na wyniki tej bitwy, bo powiem wam szczerze, że po tym małym cięciu, po pierwszej bitwie, rozegrałem jeszcze bitew 3. I nie udało mi się zrobić kompletnie nic. Identyczne bitwy. No i co? Jakie jest końcowe zdanie? Ten czołg jest po prostu do bani.
Nie podoba mi się, totalnie mi się nie podoba, nie polecam go kupywać. Kupcie inną szóstkę, kupcie, nie wiem, Bully Makera, jak będziecie mieli możliwość. Kupcie sobie, nie wiem, co jest jeszcze fajnego na szóstym tierze. No nawet nie wiem, Rudego sobie kupcie. Jezu, dużo, dużo lepsze pojazdy niż Heavy Tank No 6. Nie polecam, w 100% odradzam. Dla mnie ten czołg po prostu jest kupą. Także to tyle, jeżeli chodzi o moje zdanie. Czołg dodatkowo kiepsko to też jest jego wielki minus. Ale to by było na tyle, jeżeli chodzi ode mnie. Ja się z wami żegnam. To by było na tyle. Hej, ludziska.